Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w końcu mamy dosyć fajny dzień. Za oknem pogoda jest taka typowo przedwiosenna. Rano jeszcze zdawało się, że będzie dzień taki jak te ostatnie, czyli pochmurno, ponuro, wiatr z deszczem, ale jakąś godzinkę temu wyszło nawet słoneczko, zrobiło się bardzo przyjemnie. Ptaki śpiewają, jest cicho, nie wieje. No i za chwilkę idę zobaczyć na ogród, jak tam pszczoły, jak leszczyna, czy jeszcze pyłkuje, czy one będą coś nosiły, no bo leszczyna już kwitnie, padały deszcze i niestety ten pyłek, no, został wypłukany. Ale to za chwilkę pójdę, będę sobie tam kontrolować, co i jak. Oczywiście na ogrodzie koło domu, bo na tamtym, widzieliście, stoi woda. A dzisiaj chcę zrobić przepis, pokazać Wam, jak u mnie moja mama robiła kotlety z jajek. Bardzo proste, szybkie i naprawdę smaczne danie, tak naprawdę do wszystkiego. Robimy te kotlety również na Wielkanoc z przygotowanym sosem i dzisiaj Wam chcę to pokazać. Jajek sztuk 6-7. Taką porcję Wam, proporcję Wam podam, z tym, że jajka duże. Ja tutaj mam małe, takie od kurek, które zaczynają dopiero się nieść, więc one są stosunkowo małe, dopiero jajko się zwiększa z upływem nośności kury. Na początku to są takie tyci, te jajeczka jak od liliputów, więc dam sobie tutaj tych jajek więcej. 2, 4, 6, 7, 8, 9. A co tam za szaleje? I teraz te jajka, one są świeże. Świeże jajka później bardzo ciężko się skubią. Są dwie metody na to, żeby te jajka się łatwiej skubały. Można dodać soli do wody do gotowania, one wtedy będą się troszkę lżej skubały. Ale najlepszą metodą jest, jeżeli jajko jest świeże, włożyć go do wody i żeby ono pomokło sobie z godzinkę, ze dwie. Wtedy takie jajko osuszyć, wytrzeć i gotować. Ale tak gdzieś też dopiero na drugi dzień. Dzień przed gotowaniem właśnie je namoczyć. One pozbędą się naturalnej peptyny, która pokrywa jajko w celu właśnie zatrzymania procesów starzenia, aby dłużej było świeże. I jak pozbawimy tego składnika to jajko, tej okrywy naturalnej, to ono bardzo szybko wejdzie w proces starzenia się i będą się łatwiej obierały. Ja sobie dam ze dwie. A! 3 łyżeczki soli, tutaj nie zaszkodzi. Zaleję wodą i gotuję jajka na twardo. Tradycyjnie awaria mikrofonu. Tutaj już mam częściowo zmielone, ale powtórzę jeszcze. Trzeba to wszystko zmielić. Jajka, bułkę namoczoną w mleku, odciśniętą też mielimy. I tutaj będzie potrzebny ser żółty. Najlepiej moim zdaniem sprawdza się Gouda salami. Są to takie sery delikatne, nieostre w smaku. Fajnie się topią, także tutaj je polecam. Nie żadne pleśniowe, nie żadne topione, tylko ser żółty. I to wszystko musi być zmielone. Ja już tutaj bułkę mam przemieloną. Jajka również. No niestety, gapa, nie zauważyłam, że nie włączyłam sobie mikrofonu. No i co? I trzeba powtórzyć od nowa scenę. Kiedyś jajek jadło się bardzo dużo. Zresztą ja pamiętam, jak byłam jeszcze dzieckiem, to mama, jak byłyśmy małe, no właśnie, to robiła nam kogel-mogel. Zawsze z dwóch żółtek każdego dnia robiła kogel-mogel. To skakałem, to tylko z cukrem, na różne sposoby. I ten kogel-mogel, żeśmy z siostrą zjadały, gotowała też dużo jajek. Obowiązkowo było przynajmniej jednodziennie zjeść. Piliśmy dużo mleka, nawet w szkole była długa przerwa. My mówiliśmy na nią duża, duża przerwa i na tej dużej przerwie był kubek gorącego mleka. Każde dziecko musiało wypić. Oczywiście jakoś nie było tam piętnowania, zmuszania na siłę, ale z reguły rodzice kazali pić dzieciom mleko, no chyba, że któroś nie mogło, no to nie, ale piły i dzieci nie chorowały, były silne, zdrowe. Później przyszedł taki czas, że zrobiła się nagonka na te produkty mleczarskie, mleczne. Jajko złe, mleko złe, no jajka akurat nie są produktem mleczarskim, ale
była nagonka właśnie, nie jedz jajek, bo cholesterol, nie pij mleko, bo za dużo, masło niedobre, smalec niedobre, jedz olej, jedz margarynę, to jest zdrowsze, masło roślinne. I niestety myśmy ulegli temu wariactwu, to co było dobre, tradycyjne, naturalne, sprawdzone od lat, zaczęliśmy piętnować. Wszyscy, bez wyjątku, każdy uległ, tak, bo nowe pokolenie ma rację, nowi naukowcy opracowali taką teorię, to jest słuszne, dobre. To my też musimy to zwalczyć, bo tutaj smalec, no jak smalec? Później nawet był taki moment, że zaczęto się wstydzić, że jemy smalec. Nie, smalec to był taki potoczny produkt do smarowania, uznawany za biedę, że nie, bo to społeczeństwo biedne smalec używa. Kaszanka, przecież kaszanka dostarcza nam bardzo dużo cennych mikroelementów, kasza. Tak jak my robimy z trzech rodzajów kasz, gryczanej, jęczmiennej i pęczaku. Te kasze dostarczają bardzo dużo cennych mikroelementów, składników. Żelazo przecież tam w tej kaszance jest. Także to jest nam potrzebne. No ale gdzie? Później też była przecież nagonka na kaszankę, że kto je kaszankę? Kaszanka to tylko pieski jedzą i ktoś, kogo nie stać na kiełbasę. Niestety, przyznajcie rację, tak było. A dzisiaj zbieramy pokłosie tych właśnie nowatorskich wymysłów naukowców, którzy powiedzieli, że to jest złe. Pokolenie jest herlawe, łamiące się, zęby lecą, wchodzi próchnica. Mało tego, już jest udowodnione, że teraz temu pokoleniu, które już się narodziło, nie rosną ósemki. Dlaczego? Bo już nie żujemy. Kiedyś ludzie starsi, starsze pokolenia, no powiedzmy dzieci starszych pokoleń, i jadły twarde rzeczy, jadło się dużo orzechów, twarde mięso, twarde skórki od chleba, więc ósemki były potrzebne. Dzisiaj wszystko jest papka, dzieciom małym podaje się gotowe gerbery, gotowe jakieś tam proszki. I czym one? One nie gryzą, one praktycznie łykają, nie ma żucia, więc ósemki genetycznie przestały rosnąć. To są niestety fakty. I teraz trafia to wszystko do miski, do tego kroję na drobniutko szczypior. Szczypiorek tutaj nada takiego pazurka tym kotletom, bo bez niego byłyby one takie troszeczkę mdławe, jednak jajko, bułka, ser żółty nie są składnikami pikantnymi, raczej łagodnymi, więc tutaj trzeba te smaki przełamać i bardzo fajnie nadaje się do tego szczypiorek, ale pachnie. Szczypiorku, no dosyć sporo, tak żeby tutaj to się fajnie wkomponowało, żeby nie było tam 2-3 szczypiorki, bo nic to niestety nie da, tutaj nie poczujecie smaku tego szczypiorku w tych kotletach. Mama bardzo często robiła kotlety z jajek, różne inne potrawy z jajek, już jak przyszła Wielkanoc, oj, kombinowała. Ja później chyba przejęłam tego takiego fisia, jajka faszerowane, jajka w koszulkach, jajka z różnymi warzywami, jajka w różnych innych sosach, także tych takich przepisów na jajka jest ojojojojoj i jeszcze trochę u nas bardzo dużo jajek się spożywało. Cebulka trafia do jajek. Do tego dodaję pomidora, trochę pomidora, tak z połowę. Nie jest to koniecznością. Ja tutaj zdecydowanie preferuję pomidora w tych kotletach i zawsze mama robiła z pomidorem. Jeżeli ktoś nie lubi, pomidora oczywiście nie dodaję. Pomidor typu twardego, nie miękkie, bo one podczas smażenia wypuszczą za dużo soku, a to też nie jest wskazane. Dobrze jest nawet usunąć część miękką, czyli tutaj tą z nasionkami, zostawić tylko część twardą. Wtedy te pomidory będą bardzo dobrze wyczuwalne w tych kotletach.
i pokrojenie na drobniutko. Tutaj starać się pokroić te pomidory na jak najdrobniej. Na 6 jajek w zupełności wystarczy pół takiego sporego pomidora, bądź jeden mniejszy. No i doprawianie. Doprawianie już według własnego gustu, bo każdy lubi inny smak, preferuje właściwie inny smak. Jedni lubią bardziej ostro, inni mniej ostro, czyli bardziej łagodnie. Także tutaj już fantazja należy do Was. Osobiście dodaję łyżeczkę wegety, oczywiście takiej swojej, prawdziwej, sól, sól mielona z młynka. Jest chyba taka, dla mnie przynajmniej, lepsza, bardziej wyczuwalna. I pieprz. I to są całe przyprawy, które dodaję do kotletów. Tak, pieprz. Pod warunkiem, że go otworzę. O, udało się. Kiedy wszystko jest doprawione, mieszanie. Najlepiej ręką. Wiadomo już od zarania dziejów, że ręką mieszało się najlepiej, najlepiej się przygotowywało potrawy. Wszystko jest wymieszane. Wygląda apetycznie. Pachnie kusząco. I teraz obsmażanie kotletów. To jeszcze nie jest koniec. Bułka tarta. Jajka już tutaj nie potrzeba, bo one są dosyć takie klejące. I do formowania kotletów dobrze jest zwilżyć ręce. Będą się one ładnie formowały, nie będą nam się do dłoni przyklejały i formujemy takie już, jak Wam fantazja podpowie. Chodzi tutaj oczywiście o wielkość. Obtacza się to w bułce. Wyszło mi z tych 9 małych jajek, 2, 4, 6, 7 kotlecików. Tłuszcz, oczywiście smalec. Najlepiej on tutaj pasuje. No i jest to oczywiście tłuszcz zwierzęcy, naturalny. Patelka dobrze rozgrzana. Patelnia. Wielu z Was mówi patelnia. U mnie mówi się patelka. Zmniejszam teraz sobie tutaj siłę ognia, co by się nie popaliły. No i trzeba je obsmażyć dobrze z dwóch stron na taki złoty kolor. Ser w środku się rozpuści. O tak. I jeszcze jeden. Teraz troszeczkę je splaszczę, żeby one nie były takie okrągłe, a bardziej płaskie. Smażą się na złoto. Dosyć ciężko się przewracają. Tutaj trzeba ostrożnie i cierpliwie. Zamiast bułki można dodać kaszę mannę. Ale bułka się tutaj zdecydowanie lepiej sprawdza. I upieczone. Do kotletów robię sos. Majonez, łyżka, dobra łyżka majonezu. Zawsze przygotowuję sobie wcześniej i robię tyle, ile mi na tydzień będzie potrzeba, bo on w lodówce swój majonez tak do tygodnia spokojnie postoi. Przy czym, no tutaj podkreślam, już wiem, co w danym tygodniu mniej więcej będę robiła do spożycia. I ten majonez sobie przygotowuję. I chrzan. Łyżeczka chrzanu. Tutaj ostrość chrzanem wyłapujecie sobie sami, bo nie każdy lubi chrzan. Jeżeli nie lubicie chrzanu, to można zrobić sam majonez z pietruszką, z koperkiem, jeszcze z dodatkiem szczypiorku. Ja robię z chrzanem, bo podkreśla to tutaj walory smakowe. No i chrzan do jajka pasuje, tak jak wódeczka do śledzika. Także tutaj to ma dosyć duże znaczenie. Na święta, jak zrobię takie kotleciki, tylko że no tutaj jest problem, bo trzeba to robić na świeżo. One się przy przewracaniu potrafią troszeczkę rozwalać, bo jednak jest to jajko. I takie kotlety wcześniej można sobie przygotować. Nawet jest to wskazane. Cały ten farsz, tą masę przygotować dzień wcześniej, wstawić do lodówki. Wtedy te składniki będą bardziej takie ze sobą powiązane. Ale z reguły robię to właśnie dzień wcześniej, na święta, na świeżo. Przygotowuję i do tego już jest konieczny chrzan. No i taki kotlecik.
z sosem musztardowo-chrzanowym z dodatkiem pietruszki. Tutaj co dodacie do sosu, to już tak naprawdę zależy od Was. Można dodać koperek, można dodać szczypiorek, przy czym lepszy jest świeży. Jeżeli nie macie świeżego, oczywiście może być suszony. Szybko, niedrogo. Jakie jeszcze dodacie składniki do tych kotletów, to już tak naprawdę zależy od Was. Można wrzucić pieczarkę, przy czym pieczarka podsmażona wcześniej, bo ona nie dojdzie tutaj w kotlecie. Ale są amatorzy surowych pieczarek, bo u mnie córka też bardzo lubi surowe pieczarki, więc można w drobniutką kosteczkę również i pieczarki tutaj dodać. Pieczarki, przepis też jeszcze będzie na pieczarki, na jakieś takie dania z pieczarek. Zacznę z tymi świątecznymi praktycznie i już, bo nie jestem w stanie dużo przepisów przygotować. I żeby coś tam zdążyć, no to trzeba zacząć już. Na pewno będą jeszcze jajka, będą inne potrawy na stół wielkanocny. Na dzisiaj to jest tyle. Ja idę się zaraz troszeczkę wywietrzyć z kuchni, a Wam życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Otwartości na drugiego człowieka, spojrzenia nie tutaj tym, a tym, żebyśmy nie zamykali się, wychodźcie do ludzi, wychodźcie na zewnątrz, nie siedźcie w tych murach zamknięci, bo tak naprawdę robimy sobie ogromną krzywdę otoczeniu i bliskim. Życzę Wam rozwagi i umiaru we wszystkim. Do następnego.